No, ale tak się losy ułożyły, że kiedy z woli Wałęsy, o czym była to aluzyjnie mowa, zostałem ministrem spraw zagranicznych, opierając mu się gwałtownie i ustępując dopiero przed argumentem, zacytuję mojego szefa w oryginale. Panie Bartoszewski, byłeś pan w AK? Ja mówię, no byłem. A teraz pan nie chcesz Polsce służyć? Ja mówię, panie prezydencie, chcę Polsce służyć, ale nie wiem, czy ja dam sobie radę, jak ja mogę w tym gabinecie Oleksego. Tu nie ma nic do powiedzenia Oleksy, tu ja mam do powiedzenia. Ja mówię, przecież premier Oleksy mnie nie akceptuje. Panie Bartoszewski, to mu nie zaprzysięgnę rządu. To są autentyczne cytaty historyczne. No, to świadek tego powiedzieć. Ja nie oceniam tego, ja podaję obrazki. Wykonywałem moje obowiązki, jak umiałem, po tej pracy ambasadzkiej przez bardzo krótki okres, od marca do grudnia. W grudniu z własnej nieprzymuszonej woli z Lechem Wałęsą odszedłem, bo nie chciałem w zależności pełnej od prezydenta być w zależności od tego prezydenta, który nastąpił, który o tym dobrze wiedział. I odszedłem, bo nie chciałem. Nikt mnie nie usuwał. Nawet mnie proszono, żebym został. Powiedziałem nie. I odszedłem. No. Kilka miesięcy byłem bezrobotnym emerytem, ale były wybory i w wyborach 97 roku wszedłem do Senatu. Dlaczego o tym mówię? Bo 2,5 roku potem kierowałem Senacką Komisją Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, bo to ona była wspólna, jak również w tym czasie ministrem był Bronisław Geremek, który był na tyle moim przyjacielem, że mnie wpisał na rozdzielnik dokumentów i ja te wszystkie dokumenty na bieżąco 2,5 roku czytałem, po czym zostałem ministrem w marszu, czytając dokumenty 4 dni późniejsze od tych, które czytałem jako senator. Prawda? Także właściwie miałem ciągłość, choć inną, a przecież nie chodziło o władzę, tylko o orientację w sytuacji. Ta moja orientacja w sytuacji była orientacją już za drugim podejściem uprzywilejowaną, bo też nie miałem Armii Czerwonej, ani już Federacji Rosyjskiej na naszym terytorium i unormowane wszelkie pozostałe sprawy. Ale ponieważ wspomniał pan minister Olechowski, który jest właściwym ojcem starań Polski o wejście do Unii Europejskiej, niekiedy przypominam o tym również premierowi Pawlakowi, który przyjmuje to zmieszanym uśmiechem, że on był tym premierem, przy którym Polska zdecydowała się wszcząć starania o wejście do Unii Europejskiej. Co on tam myślał czy czuł, nie wiem, nie jestem psychologiem, ale jest to fakt historyczny. I wykonawcą, kompetentnym członkiem rządu był minister Andrzej Olechowski. Co mnie zresztą jako jednego z ambasadorów bardzo cieszyło, bo w Austrii do moich zadań należało obserwowanie drogi Austrii do Unii Europejskiej, która była w toku zaawansowanego postępu uwieńczonego 1 stycznia 1995 roku, kiedy byłem ambasadorem Rzeczypospolitej w Wiedniu, wejściem do Unii, czyli obserwowałem naturalnie to, jakie są problemy i jaka jest populistyczna propaganda przeciw wtedy partii Haidera. Jaka jest przeciw i jak to wszystko funkcjonuje w mentalności niby katolickiego kraju, gdzie no różne odniesienia były światopoglądowe, polityczne, no i tradycyjnej neutralności. Skracając to tak. Kiedy byłem drugi raz ministrem, miałem sytuację luksusową, ale przede wszystkim miałem sytuację luksusową, będąc pierwszym raz ministrem, po ministrze Skubiszewskim, no i w proporcjach, bo krócej, po ministrze Olechowskim, ponieważ wszystko było w toku. A co do tej NATO, to ja w kwietniu roku 1995 byłem w Niemczech i jedząc obiad z Kinkelem, powiedziałem Kinkelowi tak, panie Kinkel, naszym głównym zadaniem jest wejście do NATO. A on mówi, wyperswadujcie to sobie, może się z czasem uda wejść do Unii. Ja powiedziałem, panie Kinkel, pan nie zna naszych historycznych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. I zablefowałem. A on tak się popatrzył, nie znam. A więc mu przypomniałem trochę o Kościuszce, o Pułaskim, dlaczego dokształcać ludzi trzeba. No więc porozmawiałem z nim przy tym stole bardzo przyjemnie. Potem się tak patrzył zpeszony i mówi, pan to naprawdę myślał przy deserze, pyta mnie. Ja mówię, naprawdę. Im ernst, poważnie. Tak myślałem, tak. Nie myślałem, tak będzie. No i oto co my widzimy. W roku 95
Przemawiam 28 kwietnia w Bundestagu. Pierwszy taki przypadek w historii Polski i Niemiec. 59 minut. I o czym się zupełnie zapomina w Polsce, zobowiązuje Kola do rewizyty. Kol przyjeżdża do Polski i w lipcu, a więc kilka tygodni później, jest w Polsce i wygłasza przemówienie w Sejmie, w którym życzy Polsce wejścia do Unii Europejskiej do końca roku 2000. Powiem, to są fakty, są w dokumentach sejmowych. Niemcy to wiedzą. Niemcy to wszystko bardzo dokładnie wiedzą i pamiętają. My pamiętamy mniej te sekwencje. Przy drugiej kadencji mam sytuację luksusową, bo jestem pod władzą premiera Buzka, którego osobiście cenię, szanuję, lubię. A to jest okoliczność już nie niezbędna, ale przyjemna. I do dziś ten stan rzeczy przetrwał. I mając zaufanie jego nieograniczone i moje do niego, praktykujemy normalną koabitację polityczną, która polega na tym, że premier Buzek mówi mi: panie Bartoszewski, ja z trudem rozmawiam z prezydentem. Wie pan, we wszystkich sprawach personalnych niech pan do niego chodzi. No, moją jest sprawą i mojej recepty, której nie będę tu oświetlał, bo to nie jest wykład farmakologiczny. Jak uzyskałem w ciągu 15 miesięcy 38 nominacji ambasadorskich. 38 nominacji ambasadorskich i to bardzo uczciwych i dobrych w ciągu 15 miesięcy. Dwóch nie uzyskałem, nie udało mi się. Jedną z nich była nominacja dla pana Radka Sikorskiego, który zna tę sprawę. Ale obietnice były, słowo honoru było, ale nie było nominacji. Obaj to wiemy, nieważne. Historia należy do historii dyplomacji, już tylko było. Ale skoro jestem świadkiem, no to o tym mówię. Także sytuacje personalne były inne, atmosferyczne były inne, a ja zdawałem sobie sprawę, że koniec rządu Buzka jest końcem pewnej polityki. Ale nie można było, można to było zostawić w nadziei, że nie wszystko zostanie popsute. Bo pewne sprawy już popsute być tak łatwo nie mogły. No, bardzo byłoby trudno je popsuć, nawet gdyby się chciało. A ponieważ nie sądziłem, jak ktokolwiek chciał popsuć, to uważałem, że to jest niezła droga, na której Polska po tych kadencjach się znajduje. I myślę, że ona była niezła i jestem, chociaż dzisiaj jest 13 piątek, co oznacza podobno dno pecha, to ja na to oświadczam. Jeżeli to jest dno pecha, to od jutra może być tylko lepiej. Ja zawsze tak uważam. Pan minister Dariusz Rosati, który był ministrem między Bartoszewskim numer 1 i Bartoszewskim numer 2. Bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu. No, sami Państwo chyba widzicie, że przemawiać po panu profesorze Bartoszewskim to tak jak próbować śpiewać po Pavarotti. Także naprawdę proszę o wyrozumiałość. A urzędować jako minister spraw zagranicznych po panu profesorze było mniej więcej wyzwaniem podobnych rozmiarów.